Setka na Głównej to nowy cykl pszczyńskiej telewizji. Rozmowy na różne tematy z ciekawymi osobami z naszego powiatu będą realizowane tylko jednym ujęciem. Rozmawiamy tak długo, ile zajmie nam spacer od cmentarza Świętej Jadwigi aż do zamku. Specjalnie do Pszczyny przyjechał do nas z Argentyny Jorge Baber. Witaj, cześć. Tak jest. Cześć. Jorge, czy wiesz, co oznacza twoje imię w języku hiszpańskim? Nie Baber. Imię, nazwisko, Baber. Baber. Nie. Sprawdziłem i oznacza to śliniaczek. Tak? No. Jest to możliwe? Ale po hiszpańsku? Babero. No. Babero. Na o na końcu, tak. No dobra, takie niuanse. No, ale no, szkoły się śmiali dzieci, że Babero, no śliniaczek, no, może być. Coś tam się zgadza. Tak. Jak usłyszałem, że nazywasz się Jorge, to od razu mi przyszedł do głowy Jorge Aldaya. Znasz? Jorge Aldaya? No. Ten zafon, Cień Wiatru. Taki, on umarł niedawno. No to zostawmy go już tam w tym grobie. Jorge to Jurek, no, po polsku, Jerzy. No. To tutaj w Polsce dla ciebie mówią bardziej Jurek, czy Jorge? Nie, moja żona i tam ekipa mojej żony znają mnie jako Jurek. Ale tak naprawdę ja jestem George w dokumentach, no. Kurczę, tak. Ale Jorge, no ja od razu, kiedy przyjechałem do Polski, zacząłem uczyć hiszpańskiego jako native, a kto chciałby się uczyć jako native hiszpański George, no, więc Jorge. Dalej to robisz? Uczysz hiszpańskiego? Dalej to robię. A to w jakiejś szkole uczysz, czy właśnie jako native speaker, jakieś indywidualne rozmówki, jak to wygląda? No, indywidualne, prywatne, też się. Tylko że teraz to wszystko trochę stoi przez ten COVID, no ale Uniwersytet Trzeciego Wieku, szkoły językowe, no. A twoim zasobem jest to, że potrafisz po prostu mówić? Czy masz też takie wykształcenie w tym kierunku? Nie mam wykształcenia, nie jestem lektorem, tak, ale mam dużo... Mam dobry kontakt z ludźmi, no, mam dużo, jeżeli chodzi o to nie jest coś, co robię od wczoraj, tylko że paręnaście lat już, no. Czyli można do ciebie ewentualnie się... Doświadczenie mam, tak, jasne. Zgłosić. Powiedz, jak to się stało, że jesteś teraz w Pszczynie, mieszkasz w Pszczynie? Nikt tego nie wie. Historia jest długa. Tak, ja przyjechałem do Polski na tydzień, to było 2003 rok chyba. I kiedyś mówiłem, że ja nie przyjechałem do Polski, przyjechałem do Krakowa, bo tak naprawdę tam mieszkałem i zawsze lubiłem Kraków. I dla mnie to jest piękne, jeden z najpiękniejszych miast, ale od kiedyś urodziła córka, Kraków zaczął być problem, no bo tam gdzie parkować, gdzie iść tutaj, gdzie jest ludzi zamiast gratulować, gdzie masz córka, się pytali, już zapisałeś do żłobka, do szkoły. I oprócz tego tam prowadziliśmy taka restauracja, która w pewnym momencie zaczęło wszystko iść nie tak, jak chcieliśmy. I poszukałeś mniejszego miasta? Nie. Basia, moja żona, pochodzi stąd, więc mieliśmy tutaj dom, mieliśmy tutaj lepsze warunki, jeżeli chodzi o nasza córka, o Malenę. A tutaj jest łatwiej, patrz. Piękny park, szkoła jest obok, wszystko jest... Dziecko tutaj jest raj, no jest bardzo... Jest piękne miasto, Pszczyna, ja bardzo lubię. Do tego miasta jeszcze wrócimy, a teraz o języku. Widzę, że słyszę, że bardzo dobrze mówisz po polsku. Trudno było się nauczyć Dziękuję. Tego języka. No, na początku brałem nawet parę lekcji, ale stwierdziłem, że nie ma szans. Jeżeli od punktu gramatyka zacząć się uczyć, to jest dla nas jest to nie,
latinosa, no, jest to prawie... Ciężkie do ogarnięcia, skomplikowane. Ale w Kraków też miałem najpierw taki, taki klub latino, później... A tam cały czas kontakt z ludźmi, dużo się nauczyłem polskiego, ucząc hiszpańskiego też, no bo okej, okay, no nie wiem, to waso, trzeba, waso. Trzeba to przetłumaczyć jakoś, nie? Tak, i ktoś mówi, a szklanka, no szklanka, waso, no i tak jakoś tam... Czyli nauczyłeś się generalnie trochę z życia, tak? Tak, tak, z codzienności. Tak, tak, tak. Dlatego też mam, kiedy dostaję jakiś list, nie wiem, jakiś rządowy, albo idę coś tam załatwić, to nic, nie rozumiem nic. Zauważyłem, że wy też nie rozumiecie, co tam jest. To po prostu jest tak napisane, żeby nie zrozumieć. Chyba tak. Chyba tak. Zajmujesz się między innymi, mówiliśmy o nauce języków, ale też gotowaniem. Powiedz mi, gotowanie to jest twoja pasja czy zawód? To jest raczej pasja. Już w domu, moja mama zawsze robiła, czasami robi, ale cateringi. I tam wszyscy gotowaliśmy, no w domu dużo, więc ja się uczyłem dużo od mamusia tam gotowanie. I oczywiście mięso, no w Argentynie, kiedy ktoś mi pyta, jaki jest, nie wiem, wasza tradycyjna kuchnia. Te wiszące nogi takie, nie? Są, czy nie? Ginaldo, to jest Hiszpanii. My mamy grill, steki. No, najlepsze steki na świecie to argentyńskie. Krowy, no. My mówimy o mięso, to chodzi zawsze o wołowinę. No. To jest prawdziwe mięso, a nie jakieś tam świnie czy kury. Nie, tutaj ja się nauczyłem, wiesz... Na początku byłem trochę, o, ale dlaczego nie? Dlaczego nie krowa, dlaczego nie było? Tak, ale to najbardziej chyba mi kosztowało do dzisiaj, po tyle lat. Jeżeli ktoś mi pyta, co tęskni za Argentynę, to oczywiście rodzina, siostra mam tam, rodzice, znajomych, ale też kuchnia, tak? A tą kuchnię przywiozłeś też do nas, bo niedługo tutaj zaczyna się działać na Bankowej, tak, w Tyglu. To zapraszam nas na dobre steki, dobre mięso. No właśnie, co tam będziesz serwował? Bo to rozumiem, że to będzie ta kuchnia rzeczywiście tradycyjna argentyńska, tak? No to nowe część tej kuchni, tak? Bo to nie jest, to jest kuchnia jakby świata, dużo, wielki akcent azjatycki jest tam, ale ja będę robić też po swojemu. Po swojemu. Od kiedy będzie można tam zajrzeć? Przekąsić? Teraz od niedzieli. Od niedzieli to jest pojutrze, tak? Mhm. Też zapraszamy wszystkich przy okazji. Jesteśmy w Pszczynie. Powiedziałeś, że ty się przeprowadziłeś. Mniejsze miasto. W Argentynie mieszkałeś w Kordobie, która jest większa od Warszawy, jeśli chodzi o liczbę ludzi. Jak żyje ci się teraz w Pszczynie, typowo właśnie w naszym mieście? Pszczyna jest bardzo spokojne, bardzo ładne i sympatyczne miasto. A też można mieszkać, nie wiem, zależy od ludzi, w którym bywasz, otoczenie, tak? No to jacy są ludzie wobec tego? A tutaj ludzie są super, no. W ogóle w Polsce ja mam tylko dobre doświadczenie z ludźmi. A co cię najbardziej jakby zdziwiło po przyjeździe do Polski? Bo wiadomo, kultura jest nieco inna, sposób życia też inny. Co najbardziej cię zadziwiło? Pełne kościoły, no. Na przykład kościele w Kordobie, mój miasto w Argentynie, jest na ksywka miasto dzwonki, tak? La ciudad de las campanas. A to jest dlatego, że tam jest pełne kosztów wszędzie, no. Tutaj ja na początku w Krakowie się dziwiłem, że co robi ten cały tłum tam na ulicy. I to mi dziwiło, no.
jaki moc tutaj ma jeszcze, jeszcze, nie wiem, czy powiedzieć jeszcze, ale kościoła, tak? Nie wiem, czy to dobre, czy nie dobre. Nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie, ale jest jednak inaczej, jest duże zaangażowanie i to jest, to jest specyficzne i to różni, tak? No, no to jest szokujące, tak na dzień dobry. Później mnie dziwi rzeczy, jak skoki narciarskie. No, ja nie wiedziałem, że istnieje taki sport na przykład. No, a tutaj, jak trafiłem tutaj, to było apogeum Małysz, tak? Wszyscy Małysz, kto to Małysz? No, tak. No, są takie niszowe dyscypliny, które u nas są bardzo popularne i też mamy osiągnięcia w Polsce generalnie. Ale jeżeli chodzi o sport, jak się kibicuje w Polsce, no, gdzie wszyscy tak, nie wiem, wolejbol, czy siatkówka, to jest bardzo fajnie, no, że ludzie nie są taki... agresywni? Nie chodzi o to, że nie musisz być jakby znawca tego sportu i wiedzieć dokładnie, jak wszystko się dzieje, no. Jest fajnie, że kibicujesz, bo to Polacy, no. Aha, że kibicuje się Polakom. No Polacy mają tak właśnie takie mocne zaangażowanie. Taki patriotyzm. Poczucie patriotyzm, tak? Czasami nie do końca rozumiem, ale jest bardzo pozytywny, mi się wydaje. Tak. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę. Jak to się mówi? Hasta la vista. Hasta la vista. Cześć.